Po raz drugi w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się bieg Tropem Wilczym. Głównym organizatorem biegu jest ostrowiecka jednostka Związku Strzeleckiego Strzelec. Partnerami wydarzenia są także jednostki wojskowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe. Bieg odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. W lasach jest wiele miejsc pamięci narodowej, kultywujemy to miejsce. Jednak podsumowaniem tego biegu będzie też złożenie wiązanki pod pomnikiem generała Świętej Pamięci Hedy Szarego, który na Jeleńcu miał potyczkę, a jednocześnie dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników i tu będziemy zabezpieczać całą trasę. Zawody rozgrywane będą na kilku dystansach. Bieg honorowy na dystansie 1963 metrów poświęcony jest Józefowi Franczakowi, pseudonim Lalek. Długość trasy wskazuje na rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. Bieg główny to 10 km i nowość w tym roku 5-kilometrowy marsz Nordic Walking. Strona do rejestracji jest jeszcze czynna do piątku poprzedzającego dzień startu, także zachęcam, abyście Państwo jeszcze wzięli udział i logowali się na tej stronie. Na tą chwilę wykupionych i opłaconych mamy 219 pakietów, pakietów wszystkich mamy 250, także jest jeszcze możliwość, aby takie pakiety do piątku wykupić. Biuro zawodu w dniu wydarzenia funkcjonować będzie od godziny 7.30 na terenie kompleksu leśnego w leśnictwie Zwierzyniec. Tam uczestnicy biegu będą mogli odebrać swoje pakiety startowe. Chcemy, aby całe to wydarzenie było otoczone różnymi wartościowymi i ciekawymi przedsięwzięciami, stąd też obecność punktów informacyjnych poszczególnych jednostek, które współorganizują bieg, 10. Świętokrzyska Brygada, Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych, 3. Batalion Radiotechniczny, Administracja Wojskowa WSW i WKU, Straż Pożarna, Policja. Wszystko to, aby to wydarzenie miało odpowiednią rangę i atrakcyjność. Jednostki wojskowe z regionu świętokrzyskiego zaprezentują tak zwane pokazy dynamiczne i statyczne. Wśród nich ciekawe elementy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będą bezzałogowe statki powietrzne, które są przeznaczone do działania w terenie w czasie sytuacji kryzysowych. Takich jak między innymi zeszłoroczna powódź w Sandomierzu, gdzie takie statki powietrzne bezzałogowe również latały. Będzie również można przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która będzie kierunkowana przez naszych wykwalifikowanych ratowników, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Bieg Tropem Wilczym już 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest on idealną formą uczczenia pamięci tych, którzy poświęcili życie dla ojczyzny.